Polska! No celem na pewno teraz była oczywiście dobra zabawa, integracja i pokazanie, że pokazywanie emocji, prezentowanie może być trudne, nawet takich zwykłych emocji, prawda? To było przedstawienie złości. Niektóre, jak widzieliśmy, osoby po prostu powiedziały, że one nie potrafią przedstawić emocji. Już myślę, Boże, co my tam napisaliśmy, tak? Co to była za emocja, jeśli on nie potrafił jej przedstawić? To był po prostu gniew. Czyli teraz widzimy, że nawet okazanie gniewu może być bardzo trudną emocją do przedstawienia. Musicie zobaczyć, kto będzie tutaj przewodniczył, czyli kto będzie, że tak powiem, ekspertem na tym statku rozbitym, jakie będą ich zachowanie, jakie będzie emocje, kto będzie kozłem ofiarnym i tak dalej. Zauważyłem, rozdając harmonogram, to ludzie bardzo chętnie pytają się nawet o te harmonogramy, jakie są warsztaty, co tam się będzie robiło, czy będzie ciekawie, i młodzi ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni do tego typu właśnie warsztatów. Negocjować, ale wy musicie, wiecie, między sobą negocjować i mi tutaj musimy podawać cenę tej rośliny. Jest konieczność dzisiaj, kiedy mamy tak rozseksualizowane życie i społeczeństwo, żeby też dawać taką po prostu wiedzę, jak zadbać o swoje życie i zdrowie. Okazuje się, że ja wyciągam tą prezerwatywę, żeby pokazać, i ludzie patrzą. Ja wiem, że patrzą, bo to jest tak szok, bo ja wyjmuję prezerwatywę, ale też widzę, że wielu z nich naprawdę o pewnych rzeczach nie wiedziało. Dlatego uważam, że tak, to jest cały czas tabu i ludzie chcą się dowiadywać na ten temat. Ludzie przychodzą, stoją poza namiotem, czekają, pytają się, chcą przychodzić na następne wykłady. Jutro mam wykład o tolerancji wobec osób homoseksualnych i transgenderowych, potem mam o przemocy seksualnej wobec kobiet. Tak, to nie są chwytliwe, marketingowe tematy. I tak jak mówię, dla mnie to, że ja tu jestem, to ja ten SWPS wykorzystuję jako taką tubę do tego, żeby mówić to, co wiem. Idąc na te zajęcia i godząc się na to, żeby poprowadzić się na Woodstocku, miałam wielkie obawy, ponieważ nie wiedziałam, jak społeczność tutaj przyjmie zumbę, ale po dzisiejszych pierwszych zajęciach jestem pełna optymizmu i energii, ponieważ ci ludzie są niesamowici tutaj. Strasznie mi się spodobał ten taniec i ta energia, która może być do nich przekazywana już od 9 rano. Właśnie w tym namiocie tutaj z tyłu za nami, który jest na namiocie ASP, o 9 każdego dnia, począwszy od czwartku do soboty, zapraszamy ich, żeby rozpocząć pozytywnie, z dużą dawką energii i uśmiechu każdy jeden dzień Woodstocku. Zajęcia z emisji głosu w miejscu, które żyje muzyką, takim jakim jest przystanek Woodstock, mają największy sens, dlatego że tu przychodzą ludzie, którzy po pierwsze się tym interesują, po drugie najczęściej mają słuch muzyczny i po trzecie bardzo często, inspirując się tym, co tutaj się dzieje, sami próbują później coś z głosem robić, czy to jest śpiewanie, czy to jest recytowanie, czy to jest interpretowanie tekstu, także myślę, że te zajęcia mają sens. Asa, osa, koło nosa. Na nos, basa, łasa. Uczelnie wyższe w Polsce za rzadko wychodzą do ludzi i próbują z ludźmi się komunikować w taki bezpośredni sposób, i mnie to cieszy, że jest tutaj jest WPS, i cieszy mnie to, że ja tu mogę być. Po to jakby jest coach, bo on pomaga nam znaleźć drogę do tej odpowiedzi. Wiesz, jak prowadzę inne warsztaty, to często ludzie przychodzą, bo muszą, bo im pracodawca każe, bo muszą coś zmienić, jeżeli chodzi o zakres ich obowiązków, kompetencji, bo jest to im potrzebne do czegoś tam, do jakiegoś papieru, a tutaj nie. Tutaj ludzie przychodzą, bo chcą się czegoś dowiedzieć o sobie, o innych, chcą, żeby coś w ich życiu wyglądało lepiej, po prostu tego chcą. To, że SWPS jest wyższą szkołą, to niczego nie zmienia. SWPS się zajmuje tym, co jest życiowe, tak? Zajmuje się psychologią, ja akurat jestem po psychologii na SWPS-ie, więc o tym mówię. Zajmuje się psychologią, a psychologia to jest życie, więc tak naprawdę nic tutaj nie jest daleko od ludzi, to jest blisko ludzi, a jeszcze szczególnie takich ludzi, młodych ludzi, którzy są na początku, wiesz,
gdzieś próbują się jakoś ukonstytuować, coś ułożyć w swoim życiu. To jest naprawdę, naprawdę to są fajni ludzie do pracy. Cel warsztatów jest tak naprawdę relaksacyjny. Tworzenie biżuterii jest... Takiej prostej biżuterii jest fajnym zajęciem, daje też satysfakcję, kiedy poznajemy nowe techniki i potrafimy i nauczymy się ich, potrafimy już coś swojego zrobić. Coś takiego później przydaje się w życiu jako no, robótka ręczna, która gdzieś tam odpręża, albo jako chociażby zrobienie bransoletki dla przyjaciela czy dla dziewczyny. Tak naprawdę na całym Woodstocku każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak osoby, które na przykład wolą upleść bransoletkę i tak takie, które pójdą posłuchać wykładu lub poskakać pod sceną. Chciałem pokazać, że psychologowie to nie tylko psychoterapeuci, którzy tak naprawdę zajmują się rozmową na kozetce, ale również badania, wyniki badań, efekty, które widzimy w codziennym życiu i co najważniejsze, które możemy wykorzystać w codziennym życiu. Same reakcje po moim wykładzie, ludzie, którzy podchodzili, mówili, że nie spodziewali się czegoś takiego na tym przystanku, że nagle okazało się, że można coś ciekawego, że nie tylko jest to okazja, żeby spędzić czas z przyjaciółmi, ale dowiedzieć się ciekawych rzeczy, nauczyć się czegoś bądź zwrócić uwagę na coś, co może im się po prostu przydać. Przygotowaliśmy mnóstwo warsztatów, są to zarówno warsztaty artystyczne, ale i taneczne, bo chociażby dzisiejsza zumba zebrała w największym namiocie SP 400 osób. Oczywiście to mocny też trząs psychologiczny, nasi wykładowcy, ale również nasi absolwenci prowadzą warsztaty z bardzo ważnych tematów, chociażby takich jak orientacje seksualne, ale i takich jak bezpieczny, ale i radosny seks. Przekazujemy o tym, jak wiedza psychologiczna sprawdza się w życiu. Na przykładzie ciekawostek pokazujemy, jak jest ważna i jak może być bardzo użyteczna. Przyjechaliśmy tutaj wraz ze studentami School of Form, czyli naszego wzornictwa z Poznania. Nasi studenci z tłumem, bo tak naprawdę setkami osób od kilku dni projektują biżuterię, robią nadruki na koszulki, przygotowują origami czy szyją nerki. To, czego się zdążyli nauczyć przez te kilka miesięcy, bo to są studenci pierwszego i drugiego roku, dzisiaj przerabiają z Woodstockowiczami w naszej strefie. Chcę pokazać, że uczelnia to przede wszystkim miejsce przyjazne ludziom. W tym roku wystartowaliśmy z kampanią Nowy Wymiar Uczelni, Nowy Wymiar Studiowania. Jestem przekonana, że ZWPS pokazuje tymi działaniami, że zdecydowanie odbiega od tego standardu, że takiej drugiej uczelni w Polsce nie ma.